Czy minister Waszczykowski nie strzelił sobie w stopę niejako, zapraszając do Polski Komisję Wenecką? Myślę, że minister Waszczykowski zrobił być może najlepszą dla Polski rzecz w całej swojej karierze politycznej. Zdecydował się na arbitraż Komisji Weneckiej, komisji, która ma ogromną renomę w świecie i która pozwoliła ustalić stan faktyczny w Polsce. I z tego punktu widzenia to dla Polski dobrze. Tak, ale Prawo i Sprawiedliwość do tej oceny, opinii Komisji Weneckiej na razie nie chce się ustosunkować. Mówi, że to są jest to opinia niezobowiązująca. Jak pan to ocenia? No i to bardzo ciekawe, że to, co okazuje się dla Polski dobre, czyli obiektywna ocena autorytetów prawa z Europy, okazuje się złe dla PiS-u. I to tym bardziej pokazuje prawdziwe intencje tej formacji. Wtedy, kiedy ta opinia tego raportu jest niepomyślna po linii partii, okazuje się, że jest ona nieważna. Gdyby było inaczej, na pewno politycy PiS-u przyklasnęliby w tej sprawie.